Ptaki dbają o swoje pisklęta. O, dlaczego ludzie nie mogą o swoje dbać? To jest podstawowa rzecz. Ja sam nie umiem nawet włączyć komputera. Nie szczycę się tym, bo to, to jest mój wybór po prostu. Postanowiłem, że, że spróbuję żyć tak, tak jak, 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 jak dawniej żyłem. Moje dzieci umieją to wszystko, diabełstwo obsługiwać. Ja, ja nie mogę, żeby. Pozwolić sobie na to, żeby ktoś rządził moją wyobraźnią. Ona ma być wolna. Także bardzo przepraszam, bo wiem, że urażam czyjeś uczucie, ale dla mnie komputer to jest coś, czego ja nie przyjmuję. Czy, czy uważa pan, że polskie społeczeństwo jest świadome, jakie zagrożenia tkwią w internecie? Otóż nie jest. Mamy przykłady działalności, idiotycznej działalności dzieci mordowania, kiedy się mordują po to tylko, żeby sprawdzić, prawda? Bo w tym w tym komputerze, w tej grze było kilka żyć. Dlaczego tu mówię bezpośrednio do, do twórców gier? Do jasnej cholery, czemu twórcy nie wymyślicie gier o niezabijaniu, o na przykład o czynieniu dobra? Dlaczego nie ma takich gier? Dlatego, dlaczego wszystkie gry są o zabijaniu? To jest podstawowy obowiązek. Sprawdzać, co, co, co tam się dzieje. Ja bym tu wprowadził bardzo precyzyjną i, i bardzo mocną cenzurę moralną. To, co to, co jest dostępne, przecież są jakieś metody, żeby na pewne strony dzieci nie wchodziły, prawda? Żeby taki pedofil czy inny jakiś z bok nie miał kontaktu z dzieckiem, żeby dziecko z jakimiś stronami nie miało do czynienia, prawda? Jak ocenia Pan naszą kampanię na etapie jej tworzenia atmosfery na planie przygotowania? No Wspaniale, widzę masę młodych ludzi tutaj zaangażowanych. To mi się bardzo podoba, że, że czujecie. Ja już jestem, możecie być wszyscy moimi dziećmi przecież, jest między nami różnica wieku. Także się cieszę, że młodzi ludzie też to rozumieją. Młodzi ludzie, którzy wyrośli w komputerze. Moje dzieciństwo było bez tego, natomiast wasze już było w, w tym. Także skoro zdajcie sobie sprawę z niebezpieczeństwa i to dam, Wam daje impuls do, do, do obrony przed tym, to chwałam Wam za to. Szapoba.